wszystkich naszych sympatyków, jak również naszych kochanych palaczy. Dzień dobry. Jest to pokazanie dożynek w miejscowości Plauen w Niemczech. Nie będę mówił, że palacz tego nie zobaczy, bo tu nie dojedzie. Nie będzie miał okazji, bo to tylko można załapać się na takie coś, jak się jeździ rowerem. Jak się pali papierosy i siedzi w samochodzie, to małe prawdopodobieństwo, żeby się załapać, żeby widzieć, żeby oglądać, jak Niemcy po prostu sobie dożynkują. Proszę, kobiety na ciągniki, ale w 2011 roku, nie w 59. Na tym wieku. Proszę, stała na kole dzisiaj siedzi w kabinie. Proszę, to jest ciągnik lat chyba 30. tamtego wieku. Jeden i drugi. Ale bardzo dobry w stanie technicznym. O, proszę, walić można, policja, bo to jest święto, wszystko można dzisiaj wlać. Palacz tego nie wie, to skądże ma wiedzieć, siedzi w domu, pali, nic nie widzi oprócz dymu. Proszę zobaczyć charakterystyczne umieszczenie akumulatora. Proszę, to już nowocześniejszy sprzęt, to już jest sprzęt chyba za komuny, przepraszam, za tamtego ustroju. Fiat 600 też w bardzo dobrym stanie i widać, że utrzymany i cały czas pracuje na dobro gospodarki miejscowości Plauen. Proszę, kobieta na ciągniku lat 60-tych, 70-tych. Proszę troszeczkę. O, tu już jest nowoczesny sprzęt, to już jest sprzęt chyba z tego wieku. Charakterystyczna, prawdziwa Niemka. Ta guma kapitalna, dość buzi. Proszę, tu już jest sprzęt z tego wieku. Bardzo ładnie to wszystko pachnie. No coś kapitalnego. Zapraszamy na jeszcze inne wrażenia. Mamy nadzieję, że będą. Jakby nie były, to co byśmy widzieli tutaj, to też palacz tego nie zobaczy. No palacze to cienie, ale... To na pobudzenie rozumu palaczy, żeby rzucić ten nałóg, była ta informacja ze straży pożarnej w postaci tej syreny.